Witam serdecznie archiwum, dzień dobry. Słuchajcie, nadszedł ten czas, że jest premiera Indiana Jones i będziemy dzisiaj ogrywać. Jest 6 grudnia, ja dostałam kluczyk akurat taki, który umożliwia granie od dzisiaj, także tym bardziej fajnie i spoko. Będziemy sobie testować. Naciśnij. Indiana Jones i Wielki Krąg to fikcyjna opowieść inspirowana wydarzeniami i postaciami znanymi z historii. Występujące w niej imiona Aha. Okej. Okay. Napisy kodowane, napisy pełne. Kontynuuj. Tak, bo teraz zmienili po prostu, wiesz, że teraz gramy na swoich kanałach, co jest bardziej sensowne. Dajemy umiarkowany. Przygoda. Umiarkowany. Aha, dobra, wyłączona jasność. Jest git. Fajnie się zaczyna. O kurde! Rozpocznij przygodę. Opcje. W ogóle, słuchajcie, jak wejdziecie sobie w tryb wideo, zobaczymy, czy już to jest. Powinno być, bo cały full experience związany z NVIDIA, RTX i tak dalej, będzie dopiero w poniedziałek, ale... Czy dopiero? Całość. Czyli dokładnie mam na myśli... Full ray tracing będzie od poniedziałku. A teraz pytanie... Tu będzie DLSS. Gdzieś tutaj powinny być. Proszę bardzo, tutaj wchodzicie w wideo i... Super rozdzielczość DLSS. Generowanie klatek DLSS, tak. Włącz. Tryb dynamiczny. Pokaż. Tego nie mogę... A, teraz mogę włączyć. Tutaj włączamy, tutaj dajemy sobie równowagę. Lid. To jeszcze raz wam pokażę. Wchodzimy w wideo, słuchajcie, zwiększanie rozdzielczości DLSS, równowaga. Sekundę, dobrze, SI, dobrze, git. No to mamy włączone. Co my tu jeszcze mamy? Na razie sprawdzimy sobie, jak to będzie chodzić, ale 1920, ja chcę większe. Sprawdzimy, czy da się radę. Pamiętajcie, gramy na laptopie. Też, nie? Rozpocznij przygodę. O, znowu jakieś typy idą z nami. Ciekawe, czy nas oszukają. O! Kroczymy ścieżką śmierci. Co z klątwą? To zabobony za typu. Spokojnie. Takie troszeczkę lekki jest blur. Ło, widać nogi! Czy coś się wiesza u was, powiedzcie mi? Troszeczkę delikatnie, tak jakby obraz, nie? Tak jakby tutaj. Co to jest? O, świątynia zagłady. Bicz rzemienny, czekaj. No na pewno blur. Rozmycie ruchu, wyłącz. Tak. No nie jest źle.
Co możemy jeszcze tutaj spowodować, żeby to było takie jeszcze bardziej przyjemne? A kurwa, limit FPS, no spoko! 1000 FPS-ów, nie no... Nie! Źle miałam, co ty miałam, pole widzenia? Pole widzenia 100, limit FPS, tu. A, ja tutaj zmieniłam. Ile było pola widzenia? Bo ja chyba zjebałam coś. Pole widzenia... O, dobrze. O, i teraz jest lepiej. Idziecie za mną? Panowie? Panowie, co tak wolno? O, mamy coś tutaj. Oczyść ścieżkę. Co on się kurwa przestraszył? Aha. Jakiegoś robaka. Po polsku czy po angielsku? Spokojnie. Mam grać po angielsku? Tak włączyło się, nie? Ale będzie łatwiej się słuchało po polsku. Spróbujmy chwilę po angielsku. W sumie nie, no. No wiadomo, że po angielsku, bo się ogląda Indiany po angielsku, ale nie ten. Wydaje mi się, że... Muzyka troszkę za głośno, co do... A, czekajcie, bo ja myszkę tutaj źle. Opcje. Dźwięk, czyli mówisz, że głośność muzyki. To możemy dać sobie tutaj tak troszeczkę. Dobra, za cicho teraz. Jak? A teraz w ogóle nie słychać tej muzyki. To jeszcze troszkę trzeba by. Troszkę jeszcze dać. No to się wrócimy do tego dźwięku, co jest. Głośność muzyki rozgrywki. Ziemi Hovito. Małpki! Moja podróż przez ruiny kultury Czacza Pojasów. A faktycznie bardziej na padzie by się może lepiej grało. Ulubiona książka Forestala. Dlaczego zostawili te rzeczy? Patrz, Pati, twój kalendarz. Chyba zamierzali po nie wrócić. Nie wiesza wam się? Można troszeczkę zmniejszyć jakość. Gdzie tutaj idziemy?
O! Hovito są blisko. Pff. Świeża trucizna, 3 dni. Idą za nami. Gdyby o nas wiedzieli, już dawno bylibyśmy martwi. To jest pierwsza część chyba. Czy nie? Nie, no to nie jest. To jest wymyślona teraz, nie? Czy to jest na bazie pierwszego filmu? Ej, ale było to samo stwierdzenie w jedynce, nie? Że gdyby o nas wiedzieli, już dawno bylibyśmy martwi. Było takie samo stwierdzenie. Patrzmy, czekajcie, opcje. Jeszcze zobaczę w wideo. No dzisiaj w sensie wczesny dostęp, no. Ale u mnie premiera. Cześć Maja, dzień dobry. Nie chcę spędzać nocy w dżungli. Czekajcie, o, ustawię sobie ten. A tu nie będzie chyba strzelania. Nie no, może być teraz strzelanie. Był, umiecie, Mikołaj. Oho. Ameryka Południowa, 1936 rok. Jak zwykle nic się nie odzywa Indiana. Indy. Oho! Wiedziałam, że tak będzie. No, standardowo. Ja nie wiem, jak Indy dobiera sobie znajomych, naprawdę. Tak, dosłownie początek jak w Poszukiwaczach Zaginionej Arki, identyczny, no. Jeden typ nas chciał z ten. Świątynia jest przed nami, senior. Drugi nas pewnie później zdradzi. Ach, ten Harrison Volvo. No i było to stwierdzenie właśnie, że gdyby nas znaleźli, wiedzieli, gdzie jesteśmy, to byśmy już nie żyli. Tu się nachapał Forrestal. To pański przyjaciel? Konkurent. Był dobry. Był bardzo, bardzo dobry. Senior, nikt stamtąd nie wyszedł żywy. Błagam. No, to też to samo chyba było, też właśnie. Ładne to dalece do Alana dwójki. Pan przodem, senior. Byście mieli może lepsze wrażenia. Pan przodem, senior, po czym sam poszedł pierwszy? Nie, no fajnie, spoko. Czekajcie, bo próbuję jedną rzecz zrobić. Pasek przesunąć. Może gdzieś tu. Nie, to jest początek. Ja bym tak się bała trochę wejść.
Tak nagle, tak po prostu, nie? Tutaj nic nie widać. Ja się w ogóle dziwię, że oni się, że Indy się nigdy nie bał, nie? Tak nagle wejdzie sobie, a tu mu strzała przeszyje serce. Ale on po prostu miał, kurwa, duże szczęście. Ostrożnie. A, czy ja idę bez tego? Bez światła? Fajnie, fajnie. Chyba, że węże, no. Jak węże, to trochę problem może być. Na plot armor to się nie boi. Ostrożnie. W sumie. Ostrożnie. Kajcie, bym tu myszka przeszkadza. A. Gdzieś tu idziemy? Nie, no tu idziemy gdzieś. Zamiast ten odpalić, to. Senior! O nie. Ej, no to jest identycznie jak z pierwszego filmu! A to nie jest po prostu taki sam początek? Chyba zrzuci. Mi się wydaje, że to jest dosłownie początek filmu, nawiązanie. No bo identycznie jak z tego, jak z pierwszej części. Stój. Unikaj światła. No tak! To jest w ogóle początek z filmu. No są te same sceny, no. Ostatnio odgrywaliśmy. No tak, to jest po prostu. Forestal. Miał być tak. Bardzo dobry! Był, no? Ale dokładnie. Nie wystarczająco. A pan? Przekonamy się. Co to ma być? Co ja się wpakowałem? Adios, por favor. Zresetuj pułapkę, no pewnie, zresetuj ją, no. No, come on, no właśnie. Pan, senior? Mówię, no i to jest po prostu początek z filmu. Ale ciekawe, skoro akcja się dzieje, chyba że będzie początek z tego, a później będzie akcja przy później, nie? Tylko takie, nie wiem, taki hołd w stronę pierwszej części. Jest. Chodźmy. Nie ma się tu czego bać. I to mnie przeraża. Ostrożnie! To jest taka zagadka, okej. Nie, tylko has. To jest to.
Tak to się robi. Jest i wiorek z piaskiem. I ta muzyka. Oj, chuj. Wiemy! Daj mi! Okej. Daj bić. Daj bić. Daj posążek. A na to czasu. Dawaj bić. Adios, senor. Oj. Go, dasz radę. Dokładnie, gałąź. Dokładnie. Jeszcze te drzwi będą się zamykać przez następne 5 minut, więc zdążysz. Spokojnie. No bo to w ogóle jest jakby referens, bo to jest w ogóle początek, tak, wiesz? Z tego, z filmu. Dasz radę. Musisz jeszcze przejść, bo masz jeszcze kilka filmów do zagrania. Dobrze. O. Nie. Oj, ciu. No, no początek jest. Początek, bo to jest z początku właśnie. Pewnie potem będzie. Adios, Satipo. Dobra, ciul. O, wielka kula! Biegniemy! Marrakesz, może go sprzedać w Marrakesz. Nie jesteś tym, kim byłeś. Przez ostatnie 10 lat nienawidziłam cię. Gdzie się będą polewy? Marion. Tak, nie masz się rozmawiać, mnie to same! A, jest, nawiązanie. To był sen. Markus. Gdzie jest wyjście? Jak jakiś labirynt. Słaba głowa. Marshall College, Connecticut, USA, 1937 rok. Aha! Wszędzie błoto. Co to takie rozmowy? Ktoś zostanie dziś wydalony. O, fuck! Kto to rozwalił? Ginny Weasley. O? Aha, dobra, bo to karta. Please, proszę. Okej, nie widać tego. Coś znaleźć? Coś podejść? Gdzieś coś? Nie zrozumiała łacina. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Gdybyś mieli papugę na ramieniu, byłoby takie... What the fuck? Pewnie jakiś włóczęga. O! Kampus uczelni.
Ameno. Ameno. What the fuck? Przepraszam, ale to jest teren uczelni. Dobra, kolego. Nie możesz tu spać. No. Coś ty za jeden. O kurwa, jaki wielki. Mak wody. Aha. Udaję, Indy, no. Dobra. Sam się prosiłeś. Nie wiem, co kombinujesz. Okej. Mały człowiek na chwilę nie milkł. To już? Okej. Indiana Jones i wielki krąg. Indiana? Jak tam? Wyczuł alkohol. Zastanawiałem się, gdzie jesteś. Co się stało? Gdzie on jest? Kto? Olbrzym. Ja nie widziałem olbrzyma. Przyłapałem kogoś włamującego się do muzeum. Był wysoki. Zabrał coś. A widziałeś jego twarz? Ciemna. Blizny. Mówił jakąś formą łaciny. Łacina. To coś nowego. Chodźmy, Markus. Musimy sprawdzić, co zabrał. Tak, zgoda. Te miniaturki, te filmiki. Brakuje w niej czegoś? Rzućmy okiem. Powinniśmy poszukać eksponatów z tej gabloty. Obraz co za bałagan. Eksponaty rozrzucone na podłodze. Patrzę, czy nie zmniejszyć troszeczkę jeszcze jakości. Albo faktycznie zrobić... Nie, tak samo jest. Aha, bo to się nie zmieniło. Ten okaz znajdował się w tej gablocie. Znajdźmy wszystkie i sprawdźmy, co skradziono. Teraz będzie git, bo ja mam teraz najmniejszy ten. Pokaż, tu gdzie. Can you name all 30 symbols? Gdzie? Nie tego się spodziewałem, gdy poprosiłeś, abym przyjechał tu z Nowego Jorku. Złodzieje zwykle się nie zapowiadają. Nie chodzi tylko o włamanie. Myślałem, że dałeś sobie spokój z bożkiem płodności. A, spójrz na to. Ugaryckie znaki. Ugaryckie. Musi pochodzić z Ras Shamra w Syrii. No i gdzie to mam dać? Nie, to nie tak. O Jezu, nie możesz, jeszcze muszę teraz szukać. O Boże. Może tu? Nie, tu powinno być coś innego, Indiana.
Ale to tylko w tych miejscach mam dać, tak? Czy tu jeszcze mam coś dać? Nie, no tu nie. Tylko w tych miejscach, tutaj. No to zostaje mi, że tutaj. Nie, spróbujmy czegoś innego. Tylko czego? Terakotowy ryj. Najpewniej babilońska. Z Iraku. O Boże, Irak. Nie, to raczej nie była ofiara wotywna. Racja. Tu? Nie, miejsce oznaczono syryjską flagą. To nie pochodzi z... Aha, bo to flagi są... Nie! Ja przecież chujowo mi to wychodzi. Nie. Tu starożytny Egipt jest dobra. Ta rzecz nie jest egipska. Więc to tu jest miejsce reliefu. Hejo. Starożytny tak? Egipt oczywiście. No. Przedstawienie Bastet. Tak? Figurka o! Bastet w sekcji tak. O Egipcie. Tak. Tak jest, Indy. Maska pogrzebowa Brody. To szczere złoto? To tutaj może. Maska pogrzebowa pasuje tutaj. Świetnie. Kazetka z kości słoniowej. Mogę coś jeszcze? Bo jeszcze jednej rzeczy mi brakuje i ona by mi... Nie, to nie tak. O! O, dobra robota, Indiana. I jak? A nie powiem, że Indiana nie Indy mówi. No mój Indy to zrobił dla mnie. Czego brakuje? SW-003. Co to było? Wyprawa do Siwy. Zabrał mumię kota, Markus. Tylko dlaczego? Złodziej mógł zostawić jakąś wskazówkę. Tak. Kota ukradli. Szukajmy dalej. Dobra, sobie tu zaraz startuję o tako, żeby miała dźwięk. Zobacz mapę. Widziałem rozbite okno w korytarzu przy twoim gabinecie. Może tamtędy uciekł. No tu mamy stópki. O, wielki stópkarz. To wielkie stópki. No nie, już biedny. Kto będzie musiał to sprzątnąć przed poniedziałkiem? O, no. Pamiętasz świnie, które doktoranci podrzucili do gabinetu Dawsona? O, tak. Rzeczywiście mogło być gorzej. Gdzie poniedziałkę? Śpi na tym chyba. Czekali? No. Dobrze, jeszcze muszę jechać, wiesz? Nieźle oberwałeś, Indiana. Nic mi nie jest. Dlaczego masz przy sobie salę trzeźwiące? Nie wiadomo, kiedy człowiek natknie się na tych kołach. Nie? I przede mną 20 bab do płacenia czynszu, nie? Boże, nie najgorzej. Wskoczyć do tego. Do centrum i z powrotem. No, a będziesz grać w Dianę, czy nie? Puściłem ściąganie. Zobaczcie, nie wiem. Które streamujesz ogólnie sobie? 16, jakoś tak. Nie, bo ja i tak później od ciebie. Ja 16, bo ja na 17 się z Darią umówiłam, wiesz? A, gdzie idziecie? Na sushi. Dobrze. Ach, strasznie boli mnie głowa po wczorajszej pracy do późna w nocy. Mówiłem, że nie musisz 14:13. Bzdura. Nie opuściłbym przyjaciela w potrzebie. Aha, bo tu przyszliśmy, dobra. Markus, pomóż mi z tym. Idę, Indiana. Czemu on mówi Indiana? Czemu Indy mówił? Chyba nie? Cóż, nie wiem, co będę z ciebie zrobił. O, coś tam wisi. Och, ależ nie ma za co. Tak, teraz skocz i to zrzuć jeszcze raz. To medalion? Musiał zgubić go, gdy przechodził przez okno. No to okno to nieźle. Do gabinetu i zastanówmy się nad tym. Dobry pomysł. Ktoś zadał sobie bardzo wiele trudu, aby ukraść mumię kota. To był piękny okaz. Znalazłeś go w Siwie, prawda? Tak. 6 tygodni temu. To nie były zwykłe wykopaliska.
ma taki zaciąg tego głosu, jak aktor, który podkładał głos pod Vernona Rocha. Mapa świątyni. Zastanówmy się nad tym w twoim gabinecie. Świątynia zakazanego oka. Nie patrz w oczy Mary, a uzyskasz wstęp do świątyni, twojego największego, sekretnego pragnienia. Strzeż się fałszywych ścieżek wiodących do śmierci. Strzeż się zabójczych pułapek czekających w środku. Przemyślmy to w twoim gabinecie. Wygląda na coś katolickiego. To pieczęć tajnych archiwów Watykanu, jeśli się nie mylę. Tu nie chodzi tylko o mumię kota, Markus. Co zamierzasz zrobić, Indiana? Oho! Potrzebuję zastępstwa na uczelni. Indiana. Dawson wydaje się dobrym wyborem. Albo Kittredge. O, spójrz. Ktoś zostawił ci prezent. O! O, nowy notatnik. Od jak dawna tam leży? O! Nie otwierałem tej walizki od roku. Od Kairu. Od Kairu? Czyli tamta zostawiła babeczka. Nie chcesz tego? Przepiękny dziennik, prawda? Od kogo to? No, Marion, a kto? Na twoją następną przygodę. Jak to wyrzuć notatkę? Jak on tak mógł? O, co pakujesz? I dokąd zamierzasz się wybrać? Tylko ale... na pewne rzeczy. Rozumiem. Olbrzym włamywacz zgubił medalion wskazujący na Watykan. Wyprawa do Rzymu wydaje się jedynym sposobem na odzyskanie mumii kota. Wcześniej jednak spokuje kilka rzeczy. Ej, ale no, że tak wywalił jej pismo i w ogóle... Znowu pewnie ją dziś zostawił. Taki to Harrison Mercedes. Wiesz, możesz ze mną porozmawiać, Indiana. O, Mario. Nie ma o czym rozmawiać, Markus. Znowu nam nie wyszło. To będzie ładny prezent. Zadzwoniła. Mówiłem ci? 2 miesiące temu, gdy wyjechałeś do Siwy. Harrison Skoda nigdy by tak nie zrobił. Doprowadziłeś ją do ostateczności. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Niczego byś nie zmienił. Podjęła już decyzję. Wyruszenie na kolejną zwariowaną eskapadę w żaden sposób nie poprawi sytuacji. Nie byłbym tego taki pewny. Co to było? Patrz na mnie, patrz! To spojrzenie, Indiana. Uparty jak osioł. Ale mnie wkurza jego gadanie, tak już tak dziwnie powiedziałam, takie... Znam to spojrzenie, Indiana. Uparty jak osioł. Jakby ktoś, kurde, nie włożył uczuć w to nakrywanie. Oj, znam to spojrzenie, Indy. Uparty żeś jak osioł, nie? Jakby nie dało się tylko jakoś inaczej powiedzieć, kurde. Great Circle, gdzie się między pierwszą a trzecią częścią filmu, czy odpowiednio 36, 37 Great Circle, 38. Druga część filmu jest najwcześniej według czasów Indiany. Druga część filmu jest najwcześniej? A nie wiem, która jest druga część, bo pierwsza część jest... Którym? 300? Którym? Pierwszą a drugą chyba. Trzecia. Nie, w sumie to nie wiem. Czy pierwszą, drugą, czy... Muszę przyznać, że jestem zaintrygowany. Po co Watykanowi twoja mumia kota? Dokładnie. I jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Daj spokój, Indiana. Nie możesz teraz wyjechać do Włoch. Uczelnia nie puści cię na urlop, nie w trakcie egzaminów. Chodzi... Markus, nie da się cofnąć czasu.
Może nie powinienem był jechać do Siwy, ale to była jedyna okazja w życiu, tak, żeby... Tak, a gdy wróciłeś, jej już nie było. A nie mógł zabrać jej ze sobą? Na mnie czas. Miał już spakowane ubranie, położył je tam. Nie możesz po prostu uciekać przed problemami, Indiana. To patrz. No ale jak? Na pokładzie samolotu do Rzymu, stop. Potrzebna pomoc, stop. Spotkajmy się w Watykanie, stop. Inni. Przyjacielu, stop. Watykan nie jest bezpieczny, stop. Będę czekał przy schodach wioski, stop. Subtelność jest cnotą, stop. Antonio. Ale no ona powinna też rozumieć trochę, no nie wiem, chyba że coś się odwaliło tam, no ale ona wtedy mogła powiedzieć, ej, lecę z tobą, nie? Kotek. Zamek Świętego Anioła, poza murami Watykanu. No dobrze, schody wioski. Powinny być po drugiej stronie tej fortecy. Nowa przygoda. Przygoda. Serwę na pauzę. O. Perché non mi sono portato la borraccia? E tu chi sei? Che cosa ci fai qui? Jestem tylko turystą. Kuram przywalił. Indiana Jones, dający w zęby faszystom. Dla ciebie profesor Jones. No dobrze, kolego. Gdzie mam cię schować? Gdzie ja mogę... jestem profesor, jestem wpierdol. Profesor wpierdol. Zaraz go tutaj, no bo gdzie? Muszę zobaczyć, gdzie ja mogę to... No bo tutaj raczej nie dam nigdzie. Czy on się dobrze kamufluje z ziemią? O, kotek się... Kotek, tu jesteś! Tu no to nie ma tu w Watykanie. Tu jesteś, kuteczku! Tu jest kotek, mumia kotka, zobacz. Tu jest mumia. Indy szuka w Watykanie, a kotek jest w Katowicach. Tak? Przedać pomruczeć? Tak ułoży, żebyś mógł się położyć. No. Może dasz radę się tak położyć. Zobacz. No bo on... Ale przyszedł ewidentnie coś chce ode mnie. Dobra, dam ci tu miejsce, dobra? Zrobię ci tu miejsce. Tylko poczekaj. Dawaj, smaczki.
Smaczu się, koteczek chce. Smaczu się. Smaczu się. Smaczu się? Proszę. Tutaj, tu usiądź, tu. Tu, bo jakby ja nie... Nie. Tu nie, tutaj, tu. Bo ja potrzebuję mieć, wiesz, bezpieczny kabel od mikrofonu, wiesz? No. Dobra. Smaczusie. Tak? Smaczusie? Smaczuś. Dobra, gdzie my jesteśmy? Tu zostawiliśmy typa. Myślę, że go nikt nie znajdzie. Jesteśmy mistrzem ukrywania ciał. Żaden go nie znajdzie. Mówię wam. Żaden. Ej, wiecie, że już nie mam mojej tuby, co była tu w tle. Bo zgadnijcie, ktoś mi ją, kurde, zabrał. Czekaj, bo my stąd przyszliśmy. To tutaj, nie? Jakoś. Co? Kto nam ziablał? Miau, miau. No bo ty jesteś ten spragniony poradnego przytulania. No ktoś tu mruczy ładnie, tak. Słyszę pyrkanie w mikrofonie coś. Ktoś tu, no bo on jest, nie, bo on jest spragniony porannego przytulania, bo on zawsze z rana do mnie przychodzi. W łóżku leżymy, a dzisiaj ja wstałam i nie było. Ej, słyszę pyrkanie. Jeśli już tutaj, o. Ktoś tu się przytulić. Mruczy już kotek, mruczy. No i gdzie idziemy? Puk, puk, halo. Aha, to jest... No słyszę pyrkanie, bo kot mi tu wlazł, no i nie wiem z czego. Może tu? Nie, no tu nie, bo tutaj chyba przyszliśmy stąd. Tam. A kurka, musiałem tam dostać. Jak niby mamy tam wejść? A tak, po prostu. Poczekaj, koteczku. Do dzieła. Miau. Capisco che cosa vuole Mussolini dal Vaticano. Pare stia cercando qualcosa che la Chiesa ha nascosto. E il Papa ora è disposto a farci entrare? No, come mai hai cambiato idea? Non hai sentito? Il Papa è molto malato, confinato a letto nella sua villa. Ora è Padre Ventura a dirigere lo spettacolo. Ma dici nie może podnieść przedmiot? Jaki przedmiot? Ecco! Bene. Dobra, a teraz tak, trzeba byłoby... Mi piace quel suono. Sprawdź, dobra, musimy go po prostu wyciągnąć.
nie tak to miało. Myślałam, że... Myślałam, że ja w inny sposób go przyciągnę, ale dobra, niech będzie. Watykan jest zaniepokojony pogarszającym się stanem fizycznym papieża. Czy to koniec pewnej ery? Doniesienia o ciężkiej chorobie Ojca Świętego wywołały w stolicy apostolskiej fale niepewności, rodząc pytania o przyszłość Kościoła i jego pozycję jako autorytetu moralnego dla milionów ludzi na całym świecie. Niejasne oświadczenia stolicy apostolskiej przyczyniły się do licznych spekulacji na temat natury choroby papieża. Il popolo d'Italia. Tuba propagandowa Mussoliniego. Słodkich snów, Karlo. A, ja miałam go tym. Dobra, czyli my tak jakby finiszujemy go. Bandaż. Nice. Tu jeszcze się przyjrzyjmy. Tak, czuję mercy, że jestem Harrisonem Fordem. Mhm. Ale ładnie to wygląda. Jezu, przestraszyłam się, ja pierdzielę. Boże. Coś tu mamy takiego? A tu mam butelki. Chyba mam tu problem natury kociej. I nie tylko kociej, ponieważ nie mam podkładki, bo podkładkę zabrałam i przez to źle mi się trochę gra. O! O! Kicia, co ma jakiś kryzys egzystencjonalny, tak leży. A, bo mi klawiaturę naciskasz. Co to naciskanie? To się to slaba. Znaczy ja na 17 idę na sushi. Sushi kushi, więc ja dopiero gdzieś po 20 będę, jeśli już. W domu. Co my tu mamy? O, tylko jakiś kościół. Powoli tu jest. Okej, okay, to znaczy, że jesteśmy jakby tak ciszej troszkę, ale jestem głodna. Ale już nie zjem, bo jak skoro ten... Kicie ma flashbacki z porwania do Watykanu. Tak. Miam, miam, mruczysz, 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 mruczysz. Co to jest? Miejscowa mapa. Nice. To powinno mi się przydać. Tu nie pójdę. Kaplica potępionych. O. Ojcze Kremaści, człowiek w czerni nakazał nam wpuścić czarne koszule do Zamku Świętego Anioła. Na razie radzę ojcu powrócić do Watykanu. Mam związane ręce, przynajmniej do czasu powrotu papieża. Podejrzewam, że byłby tym wszystkim strasznie poirytowany z Bożym błogosławieństwem ojciec Rafael Caruso. List od watykańskiego księdza. Tak nasrał mi na but, to się liczy? Nie
odwracaj się. Miło było. Super. Was. Bardzo niedelikatny jesteś, Indy, naprawdę. Tu sobie odblokujmy. Potucha możemy sobie odblokować, nie? A wymaga klucza czarnych koszul. Bardzo po cichu to zrobił. Mamy tutaj bandaż. Nie bandaż, tylko... Ty, ale... Okej. Te jęki wcale nie sprawiają, że... A mi się chyba, że z tym kojarzy ta gra, z, jak się nazywa? Dishonored. Tylko, no wiadomo, Dishonored było w innej grafice, ale tak wiesz, ukrywasz się tutaj po cichutku. Po cichutku, po malutku. Boże, nie jęcz tak, Indy, no. Słodkich snów. Czy on mu wsadził w dupala? Odzyskujesz kondycję, gdy nakałtujesz wroga. Interesująco. Od Valeria Molino, oficer Luca Accardo. Oficerze Accardo, wbrew mojej woli ojciec Ventura zażądał, abym przeprowadziła inwentaryzację watykańskich zapasów leków i przesłała ją panu. Łącz są 304 małe butelki i 157 dużych butelek leków. Szczerze mówiąc, nie rozumiem, po co panu ta wiedza, ale nie do mnie należy kwestionowanie decyzji ojca Ventury. Zwierza mi szacunku. Oj, ten ojciec Ventura tak trochę... Z watykańskiej apteki. Faszyści nie powinni mieć pieniędzy. Dokładnie. Po co im? Strasznie jesteś chudy! Dobra, ale dobrze to wygląda tak, że na przykład, że o, wiesz co, wiecie co, to jest dobre, bo na przykład na prawą stronę mówisz? Mogę przerzucić jak ten, jakby będzie wygodniej. A czemu na prawą stronę? A, bo teksty są. Dobra, masz rację. Dobrze, nie ma wszystkiego, nie? Że na przykład złapie mnie gościu i od razu wszyscy ALARM! ALARM! Wszyscy wiedzą, że jestem i w ogóle jakby nic nie zdążę nawet, wiesz.
Okej, czy tutaj nie ma czegoś takiego, że... A mogę go z dołu znokautować? Okej, ale się... Ale tak bardzo się nakręcę ten, że człowiek by był w stanie zorientować się 50 razy, zanim by się ten, zanim by, byśmy zdążyli go uderzyć, nie? Siamy, Rowin, dzień dobry. Okej, to są jakieś miejsca. Tu widzę, będziemy musieli iść dalej, to skoro tak, to pójdziemy jeszcze tylko tu sprawdzimy. Okej, wartownia, więc na razie tutaj się nie dostaniemy. Nie no, ta gierka to jest z tego roku, przecież to jest premiera. Ale rozumiem, że to jest taki, wiesz, pocisk. Nie no, serio, przecież premiera tego jest Indiany. Coraz bliżej. Ładnie. Jak wygląda tragicznie? Nie, no dobrze wygląda ta gra ogólnie. Wiadomo, no graficznie ja mam też tam pewne rzeczy pozmniejszałam, ale ogólnie spoko wygląda. Wiesz co, ja nie patrzę aż tak na grafikę. No dobra, ale to jakby po co ja to przeszłam? A tu. O fuck, pies tu jest. Co to jest? Aha. Dobra, to jest dobrze. Bo to jest jakiś zmysł czy coś? Zmysł Forda Focusa. Tak. Nie pamiętam. Nie przypominam sobie, żeby Indy tak podbierał jedzenie, ale dobra. Komiks. Przerażająca powieść numer 1. Powieść z lochu tortury potępionych. Myślę, że nikt nie zdołał uciec z więzienia potępionych. Nie spodziewali się jednak, że tego, co może do niego przybyć. Najwyraźniej faszyści też potrzebują wytchnienia.
Jak będziesz szeptała, masz bonus do Stealtha. Ej, to byłoby dobre w sumie, nie? Tak podłączona gierka. Ale ciężko byłoby grać w nią. Pies nas nie wyczaj. Ktoś tu jest? Trzeba to uważać. Biednie na tej uczelni płacą, że musi chleb na ulicy zbierać, no co nie? Zmiataj stop! Dobra, git. Uf. Po powaleniu przez wroga Indy może podnieść swój kapelusz za pomocą S-Coin, dzięki temu drugą szansę w walce. A, dobra. Fajnie. O, parasol. Przyszliśmy na otwarcie. Otwarcie czego? Parasola w twojej dupie! O, klucz. Północną bramę. Zajebiście. A, z tej strony można było do niego zajść. Trzymaj się, Patsen. No bo... O, rewolwer. To ja rozumiem. Dobra, ale my nie potrzebujemy teraz. To się przyda na... To się przyda później. O, tu coś jest. Pocztówka. Egipt okazał się niebem na ziemi. Dzisiaj wybieramy się do wielkich piramid. Żałuję, że nie macie tu przy mnie. Z wyrazami miłości. M. Po chuj mam to brać. Ale wezmę. Niezły widok. Zajebiście. Indy chodzi sobie i mówi, o, pocztówka. Biorę. Ehi, cos'è stato? Davvero molto strano. Ups. O, patelnia, biorę. Patrzmy, czy jeszcze coś tutaj znajdziemy. Tu byliśmy już. Nie no, tym jeszcze nie biłam. Ja to będą podświetlone chyba rzeczy, jak w razie czego, jak coś pominę. Ale ładnie to wygląda. Uuu, bardzo ładnie. Dobry, dobre, dobre, bardzo dobre. A ja tu tego typa poko, dobra. Tu chodzi z psem. To poczekajmy za chwilę.
Ciekawe, z czym jeszcze będziesz ich była w tej grze. No właśnie, to jest fajniejsze niż taki rewolwer. Wtedy na nie broniliśmy? A dobra, oni tutaj są, dobra. Masz pod jakieś perki do kupienia? Pokaż. Do Passetto di Borgo. Notatki. Punkty przygody, obrócone umiejętności. Przetrwanie, szczęśliwy kapelusz. No mam tutaj to, co zdobyłam, nie? Indy może podnieść swój kapelusz za pomocą E, dobra. A tutaj odkucie? A, mogę. Czyli to jest tak, że ja to muszę odblokować? Jeszcze. A, za mało środków. Okej. Okay. To teraz już wiem. Oh, fucking shit. Fucking shit. Wcale mnie nie zauważył, jestem szybki jak cieni. Ale on to musi naprawdę mocno przyfasolić, żeby ten... Nie muszę donieść ciała w sumie. Ale pięknie. No tutaj widzę za bardzo, a my tędy nie byliśmy. Tu możemy przejść. Chodzenie po dachach. O, tu jesteśmy na tym. Ta, tu ten typ z tym psem chodzi. Ale pies powinien wyczuć, nie? Od razu. W sumie. To jakoś słabo wyszkolony pies to jest. Co mam otwierać sobie tutaj? To pies tak kicha. Kurde, ta karta do mnie normalnie zaraz... O, jak ładnie tutaj. Ej, bardzo ładnie ten tu wygląda. Powoli, po cichutku, po malutku. O, patrzcie co mam. Zestaw naprawczy, wsadzimy go sobie w dupę. Co?
No, jesteśmy tu, gdzie mieliśmy być. Powinniśmy na kogoś uważać, czy nie? Bo tutaj to mieliśmy się tutaj dostać, więc w teorii powinno to być bezpiecznie. A. Okej, tu jest przejście. Tak, to jest po cichu. Git. Oto byliśmy tu właśnie. Otworzyliśmy przejście, super. Jestem głodna. O Jezu, ale nie mogę nic zjeść. Okej, czyli tu nie jest bezpiecznie. Gdzie jest ten typ, bo go nie widzę. Zajebiście, fajnie to wygląda. No dobra, mamy spokój. Fajne to było, ej, fajne to było. Fajne to było. O, tu coś jest? Nie? Idziemy dalej. Najgorsze jest to, że tu trzeba zajrzeć w każdy zakamarek, bo inaczej to miniesz coś. Znałem, czy tak już coś pewnie ominęłam. Assicurarsi che nessuno entri in Vaticano. Ma se non succede mai niente? Mi sono stancato. Niespodzianka. Zadajesz większe obrażenia w walce, wręcz zbroję. Tak, biorę. Intrygujący tytuł. Biorę. Dobra, wstawaj. No tu już możecie chyba przejść. Przejrzyjmy się, czy czegoś nie zostawiliśmy. W ogóle jest, dostać się tutaj, kurde, to jest jak dodzwonić się do papieża. A co to jest to? Osiągnięto limit przedmiotów. A jakie skrzynki miałam rozwalić? Broń, bo zapomniałam, jak się zmieniają. Ku? Nie. A dobrze. Czy mam rozwalić?
Gdzie jakieś skrzynki? No nie rozwalisz skrzynek. Jakie skrzynki? To nie wiem, co to jest to, ale aha, że to... nie. Osiągnięto limit przedmiotów. Ale nie wiem, co to jest. Mogę na przykład coś wyrzucić? Nie, no mam miejsce jeszcze. Dotarłem. Schody wioski. Chissà cos'era. C'è qualcuno laggiù. A, to nie jest typ, z którym mieliśmy pogadać. No dobra. Myślałam, że to jest Antonio noc. Indy? To ty, Indy? Antonio! Musimy się śpieszyć. Właśnie widziałem ojca Venturę z czarną koszulą zmierzających do zamku. Ojciec Ventura? No a coś, sus jest ojciec Ventura. Słucham? Pytałem, kim jest ojciec Ventura. Marcella, what are you doing? Człowiekiem w czerni. To przyjaciel Mussoliniego. Właściwie to rządzi w Watykanie, bo papież za nie mógł. Cii, to on. A Benito serve altro per renderlo a proprio agio? Il duce non sarà mai a proprio agio dentro il Vaticano. Capisco. Quando arriveranno i suoi ospiti? Domani, se il vento è favorevole. Chyba już ich nie słychać. Chyba już odeszli. Ojciec Ventura otworzył bramy Watykanu. Wręcz roi się tu teraz od faszystów. Pfu, bezwstydny. Słuchajcie. Kim są goście, na których czekają? Skoczę tylko do toalety, dobra? Dobrze jestem. Kacie, mam poki macza. Nie mam pojęcia. Pokoje. Nie musi ksiądz biec, ojciec, ksiądz. Udało się, Henry! Od dawna nie słyszałem tego imienia. Ile to już lat minęło? 19? Och, od lazaretu nad Piawą. To były mroczne czasy. Nie zniósłbym ich bez dobrego przyjaciela u boku. Za mną. Hej, Antonio! To płyta z najnowszymi przebojami prosto z Nowego Jorku. O. Grazie, amigo mio. Chyba
Przyda ci się trochę. Chyba się wzruszył. No kurde. Ale z ksiądz. Buongiorno. Ta amerykańska muzyka jest niesamowita. Jak oni to grają? Che ci fate voi qui? Aha. Ventura ha detto di fare pratica per il comitato di benvenuti. E da quando? Co się tam dzieje? Dziś rano są wyjątkowo poddenerwowani. Mam kornety, jeśli masz ochotę coś zjeść. Dobrze. Dotarliśmy. To jest koniec pierwszego odcinka. Pozdrawiam serdecznie archiwum i dziękuję za oglądanie.